Mamy wielu operatorów, jednym z głównych jest Itaka. Samoloty są zabezpieczone filtrami powietrza typu HEPA. Filtry te wyłapują bardzo drobne cząstki, nawet mniejsze niż wirusy. Są też wykorzystywane na salach operacyjnych, także minimalizujemy zarówno my, jak i operatorzy, jak i producenci ryzyko powstania jakichkolwiek zakażeń bądź też infekcji. Często te filtry są wymieniane w zależności od samolotu, od typu samolotu, od rodzaju obsługi, ale około po 1000 wylatanych godzin jest taki filtr wymieniany. Jest to w zupełności wystarczające. Powietrze w każdej chwili jest filtrowane przez wcześniej wspomniane filtry HEPA. Filtrują one powietrze z bardzo dużą skutecznością. Powietrze na samolocie jest wymieniane co około 3 minuty, także tak naprawdę oddychamy cały czas świeżym powietrzem. Oczywiście, że nie będziemy widzieć tych filtrów, ponieważ są wmontowane w konstrukcję samolotu, ale bądźmy pewni, że tam są i że działają. Przykładowo tacy producenci samolotów jak Boeing oraz Airbus wprowadzili nowe instrukcje serwisowe, które wymagają dezynfekcji samolotów zaraz po przyleceniu. Jest tam opisana cała procedura, zarówno jak ma być ubrany personel odkażający samolot, jakich środków mają użyć oraz jakich narzędzi do rozpylania danych środków chemicznych zabijających wszelkiego rodzaju zarazki i wirusy trzeba stosować. Pamiętajmy, że od wielu lat wielu z nas wraca z podróży bezpiecznie i miejmy nadzieję, że w przyszłości też tak będzie.